Dzisiaj w naszym studiu jest Kinga Przybylska, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej numer 7 oraz koordynatorka, inicjatorka wielu konkursów, o których dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. 7 listopada w Szkole Podstawowej numer 7 w Sochaczewie odbędzie się konkurs piosenki patriotycznej. To jest już jego dziewiąta, dziewiąta, edycja, dziewiąta tak. edycja. To jest rzeczywiście już kawałek czasu. Na czym ten konkurs polega? No to... Jak nazwa wskazuje, konkurs piosenki patriotycznej, tak więc uczniowie wykonują utwory patriotyczne w języku polskim. E, dziewiąta edycja, więc już. Od 9 lat, w sumie to trochę dłużej, bo konkurs powstał w 2012, tam po drodze zdarzyły się małe przerwy, więc jest z nami, z roku na rok się rozrasta. Mamy też dołączone od kilku lat kategorie szkół średnich, no nie mogłam o nich zapomnieć, więc jednak bardzo chcieli dołączyć do nas, więc dlaczego nie, szkoły średnie też są. No więc śpiewamy sobie patriotycznie, zawsze w okolicy 11 listopada mamy takie powiedzmy nasze święto. Szkoły średnie to jest jedna z kategorii, a jakie są pozostałe? Kto jeszcze może wziąć udział w tym konkursie? Jacy są najmłodsi uczestnicy? Szkoły podstawowe podzielone na trzy kategorie wiekowe. Mamy klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 i klasy 7-8. I czwartą, ostatnią kategorią są właśnie szkoły średnie. Jakie utwory najczęściej są śpiewane podczas tego konkursu? No, były takie lata, że dziewczyna z granatem była naszym takim, można powiedzieć, hitem. Różne mamy do tego podejście. No, przede wszystkim mają to być utwory. Nawiązujące do Polski, nawiązujące do polskiej historii. Jeżeli jest to jakaś też, powiedzmy, historia w utworze miłości w czasach wojny, no to takie utwory też, też dopuszczamy. Kiedyś nawet ktoś nam zaśpiewał i zagrał na gitarze utwór Mury. Więc wszystko, co po prostu możemy wpisać w tą naszą Polskę, w historię Polski, w ten nasz polski patriotyzm. To jest dziewiąta edycja, tak jak już zostało powiedziane i trzeba przyznać, że organizatorzy, koordynatorzy, koordynatorka, postaraliście się mocno o patronaty. Tych jest rzeczywiście sporo. No w tym roku tak. W tym roku e, cały czas zresztą staramy się, ale w tym roku mamy aż cztery e, patronaty honorowe. E, nie wiem czy mogę tutaj, tak? Więc konkurs odbędzie się pod patronatem e, posła na Sejm pana Macieja Małeckiego, posła na Sejm pana Mirosława Adama Orlińskiego oraz starosty sachaczewskiego pani Jolanty Gonty i burmistrza miasta Sachaczew pana Daniela Janiaka. Teraz ważna informacja dla naszych słuchaczy i dla tych, którzy nas oglądają. Czy można się jeszcze zgłaszać do tego konkursu? A jeżeli tak, to w jaki sposób można to zrobić? Oczywiście konkurs jest cały czas otwarty. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października. Zgłaszamy się przez karty zgłoszeniowe, które są dołączone do regulaminu. Regulamin dostępny na stronie naszej szkoły jest też stworzone wydarzenie na Facebooku, tam też jest link do strony szkoły. Oczywiście na stronie szkoły w zakładce konkursy regulamin jest dostępny i wysyłamy wypełnioną kartę zgłoszeniową na maila wskazanego w regulaminie. Pani jest nauczycielką muzyki. Czy przygotowuje Pani jakichś uczniów do tego konkursu? No, oczywiście. Nie mogło zabraknąć też reprezentacji z naszej szkoły. Zawsze przygotowuję, co roku staram się, żeby, żebyśmy wypełnili, że tak powiem limity wskazane w regulaminie. Nie, ponieważ w każdej kategorii wiekowej możemy zgłosić dwóch solistów i jeden zespół czteroosobowy, więc mam nadzieję, że reprezentacja z klas 1, 3 i 4, 6 będzie z naszej siódemki pełna. Z 7, 8 też się postaram, aczkolwiek tak chwilowo mamy troszkę mniej tam dzieciaków śpiewających w tej kategorii, ale solistki na pewno będą. A jeżeli chodzi o tych uczniów, których pani przygotowuje, to co oni zaśpiewają? No w tym roku tak. Y Nakłaniają mnie, że chcie. Trochę próbują sami wybierać. Ja później tak staram się to przesłuchać. No i tak sprawdzamy, czy nam to, to pasuje, czy nam nie pasuje, czy intonacja jest dobra i do danej osoby, danego głosu pasuje. Jak nie to tak sugeruje, że możemy coś zmienić, no w tym roku tak filmowo trochę poszli. Tak chcieliby utwór z filmu Miasto 44. To tak jeszcze negocjujemy, ale może damy radę. I zmieniamy temat, chociaż nadal pozostajemy w tym obszarze patriotycznym. Szkoła Podstawowa nr 7 zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu do hymnu. Na czym on polega? A to jest takie duże przedsięwzięcie. Tak, Dostałam regulamin do ręki, yy, to był chyba kwiecień. No i tak sobie pomyślałam: A może coś zrobimy, to będzie z nowym rokiem, coś więcej. No i tak poszłam do dyrekcji, a może nas zgłosimy. No i tak, znaleźliśmy się w gronie yy, 150 szkół z całej Polski, bo tylko tyle się kwalifikuje, do tego, to już siódma edycja yy, ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych, do hymnu. Yy, na czym on polega? No, przede wszystkim musimy wykonać hymn. I dwie pieśni wybrane z, ze śpiewnika przygotowanego przez organizatorów tego konkursu. No konkurs polega na tym, że całą szkołą, w sumie to minimum 50% uczniów szkoły musi wykonać a te trzy utwory. To musi być chyba też duże przedsięwzięcie logistyczne. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, którym żyjemy od początku września, ale no, nie udałoby się to, gdyby nie współpraca tutaj z wychowawcami i z rodzicami. Bo jednak, no, ja jedna nawet jako taki szkolny koordynator, nie dałabym rady, także tutaj już na wstępie z początku mogę podziękować, bo ta organizacja i ta koordynacja jest możliwa. Dzięki właśnie i nauczycielom, i rodzicom, którzy się super, że tak powiem, Sali i sprawdzają się, bo dzieciaki są przygotowane i staramy się, robimy co możemy. Ile uczniów pojawi się na scenie? No, uczymy całą szkołę. Od klas 0 do klas 8. Klasy 0 i 1 zaśpiewają tylko hymn, ale od klasy 2 do 8 wykonamy trzy utwory, więc. Co to będzie, będzie nas, za utwory? Hmm, hymn Mazurek Dąbrowskiego, i wybrałam jeszcze dziecię Rotę. Cztery zwrotki. I pieśń powstańców 1863. Tam mamy trzy zwrotki. Myślałam, że będzie łatwo, bo są trzy zwrotki, a w refrenie jest hej hej, ale później wyszło, że tam są trudne słowa. I yy, to hej hej, też jest raz niżej, raz wyżej, ale jeszcze mamy tydzień. Cały czas się uczymy. I jak te przygotowania wyglądają wasze? Jesteśmy po jednej wspólnej próbie. W tym tygodniu mamy próby dzielone tak po 11 klas i zbieramy się na sali gimnastycznej. No, no różnie, raz głośniejsze, raz cichsze. Dobrze, że mamy w z gwizdkami. Trochę czasem dzieci uciszą, są mikrofony. Ale tak no, staram się tłumaczyć, że no, jednak to takie ma być święto całej szkoły. Takie też nasze święto patriotyczne. Tego dnia po prostu wyłączymy dzieci z lekcji i pójdziemy wszyscy razem. No w sumie 500 osób Pójdziemy, przespacerujemy się obok do sali widowiskowej do SCK przy ulicy Chopina 101. Tam na sali widowiskowej wykonamy to. No właśnie, to też nie bez kozery, tylko z uwagi na tę y, dużą liczbę osób, które wezmą tak, udział w zmieścimy się na naszej sali gimnastycznej, ale zmieścimy się za to na sali widowiskowej Domu Kultury obok. No to też taki nietypowy sposób, z tego co opowiadała mi pani, jeszcze przed wejściem do naszego studia. Będzie to wszystko zaaranżowane i y, 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 będą osoby może nie tam, gdzie zwykle je widzimy. No, nie zdradzajmy <laughs> wszystkiego. Dobrze, nie będziemy już Oprócz komisji bę będą też zaproszeni gości. Będziecie też państwo, więc ja serdecznie zapraszam raz jeszcze do no, obejrzenia nas, może nagrania. Kiedy odbędzie się cała akcja? 23 października o 10.45. Mamy przesłuchanie. Komisja mhm. przyjeżdża i mają dla nas takie 30 minut. Ja domyślam się też, że nagroda może być motywująca dla całej społeczności szkolnej. Może troszkę jeszcze o tym porozmawiamy. Nagrody w tym konkursie są finansowe. Pierwsze miejsce to jest 15 tysięcy złotych dla szkoły, więc myślę, że jakoś wspólnie, gdyby udało się coś zdobyć w tym konkursie, na pewno wydamy na polepszenie sobie, powiedzmy, warunków bytowania w szkole. Gdzieś zawsze coś się przyda, gdzieś zawsze w szkole są różne rzeczy potrzebne, więc na pewno. Tej nagrody, jeżeli już w ogóle mielibyśmy szansę, bo na razie to staramy się, żeby to miało ręce i nogi od początku do końca. Jakąś dynamikę jeszcze chętnie bym wypracowała w, ty, w tym naszym wykonaniu, ale na pewno. Wydalibyśmy to na jakieś wspólne cele dla całej społeczności. Jeżeli chodzi o ten konkurs do hymnu, to siódemka w nim debiutuje. To jest wasz pierwszy raz, kiedy bierzecie udział, kiedy udało się zakwalifikować, kiedy się zgłosiliście. Yy, tak, wcześniej kiedyś słyszałam o tym konkursie, ale jakoś tak nie wiem, nie wziąłam go pod uwagę. No, przyszedł regulamin, tak przeanalizowałam, no i tak. Jesteśmy, udało się. Udało się znaleźć w gronie tych 150 szkół i tak próbujemy swoich sił w tym roku. I też co istotne, udało się zakwalifikować do tego konkursu również szkołę numer 6. Czy wy współpracujecie, czy może przeciwnie, rywalizujecie na tym polu? Nie, współpracujemy, dzielimy się pomysłami. No oni akurat są na tej wygranej pozycji i mają dużą halę, więc tam mogą sobie wystąpić wzdłuż lub wszerz, w którą stronę by tam chcieli. No my tutaj akurat lokalowo trochę polegliśmy, ale że można to też na jakimś wynajętym... Gdyby było ciepło, to myślę, że nawet na dworzu moglibyśmy to wykonać, bo po prostu komisja tylko życzy sobie, żeby to było zgłoszone, w którym miejscu po prostu będziemy, czy będziemy w szkole, czy, czy gdzieś obok. Nie, ale a propos szkoły podstawowej nr 6, która też się zakwalifikowała, My ze sobą współpracujemy, trzymamy A... za siebie kciuki, tak na zmianę. Jeszcze chciałam podpytać o tę komisję konkursową. Ona przyjedzie, będzie was oceniać, jak to będzie wyglądać i kiedy można się spodziewać wyników konkursu? Przesłuchania w całej Polsce trwają do 8 listopada i do końca listopada będą wyniki, bo komisja jest podzielona na województwa. Oni przyjeżdżają po dwie osoby. I później nagrywają nasze wykonanie. Do tego robią jeszcze opis całego wydarzenia. Nie przyznają punktów, tylko te dwie osoby, które przyjeżdżają, opisują całe wydarzenie. Jak zostali przyjęci, gdzie, gdzie poszli, kto, kto ich powitał, jak wyglądał ogólny wyraz artystyczny, wokalny tego, co my przygotujemy. Oni to po prostu opisują. No i później, jak już przesłuchają wszystkich, po tym, myślę, 8 listopada, siadają całą tą komisją ogólnopolską i Oglądają wszystkie występy i razem będą po prostu się naradzali, razem będą y, przyznawać y, punkty. To trzymamy kciuki za szkołę podstawową numer 7. Ja już dziękuję za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu była Kinga Przybylska, nauczycielka muzyki ze szkoły podstawowej numer 7 oraz inicjatorka, koordynatorka też wielu konkursów w tejże szkole. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.